Panie trenerze, zakończył się dopiero co sezon 2017-2018. Zajęliście 7. miejsce na koniec rozgrywek. Jak oceni pan, tak? Może zaczniemy od tego, jak oceni pan ten dopiero co zakończony sezon? No, patrząc tak z przekroju całego roku, miejsce jest dobre, aczkolwiek no, uważam, że po pierwszej rundzie nasza pozycja była zdecydowanie wyższa i apetyty zarówno moje, jak i zawodników były mierzone w wyższe miejsce. No, patrząc z przekroju całego roku oraz sytuacji wiosennej, no, uważam, że jest to niezły wynik. 49 punktów, 15 zwycięstw, 4 remisy, 11 porażek. Rzutuje na to, że spokojnie utrzymaliśmy się w lidze. Uważam, że to, co prezentowaliśmy na boisku, jest odzwierciedleniem naszej pozycji. Jesienią mieliście takich dwóch ofensywnych liderów. To był napastnik Ciećko i pomocnik Marszalik. Na wiosnę można powiedzieć, że drużynę ciągnął już tylko Grzegorz Marszalik. Czy odejście właśnie między innymi Ciećki było opłacalne dla klubu w sensie sportowym? Ciężko teraz dywagować sobie było, gdyby był Tomek, a na pewno Grzesiek, tak jak pan wspomniał, patrząc na statystyki, był tym liderem na boisku, strzelił 13 bramek, uzyskał 10 asyst, czyli uzyskał najlepsze wyniki na tle zespołu. Patrząc na ofensywne, na pewno troszeczkę musieliśmy zmienić sposób grania. Wiadomo, Tomek więcej utrzymywał tą piłkę, brał ciężar na siebie. No, strzeliliśmy 54 bramki, co też nie jest złym wynikiem. Bardziej bym tu ubolewał nad statystykami bramek straconych. No, po rundzie jesiennej mieliśmy 11, tylko byliśmy na pierwszym miejscu. No, tutaj na wiosnę przydarzyło się nam więcej strat. Straciliśmy 37 bramek, co nas w sumie sklasyfikowało na trzecim miejscu pod tym względem, ale uważam, że bardziej bym szukał tutaj przyczyny w mniejszej ilości punktów, aczkolwiek no, na pewno też skuteczność nie była naszą domeną w tej rundzie. Przez pana drużynę przewinęło się chyba około 30 zawodników. 33. Z czego duża część to zawodnicy będący w wieku młodzieżowca, w wieku juniora. Jak oceni pan ich występ w tym sezonie? To tak było powiedziane w zimie. Przede wszystkim skupialiśmy się na młodzieży. No, juniorzy w ładnym stylu zaprezentowali się na wiosnę przede wszystkim w rozgrywkach Małopolskiej Ligi Juniorów. Tam utrzymali swoją pozycję. Tutaj w rozgrywkach czwartoligowych dostali szansę 12 zawodników, więc jest to dość pokaźna liczba. Jedni w większym wymiarze czasowym, drudzy w mniejszym. No, na pewno drzemie potencjał w zawodnikach, co niektórzy pokazali, że pomimo młodego wieku już na poziomie czwartoligowym mogą reprezentować nasz klub, aczkolwiek no, jeszcze przed nimi sporo pracy. Widać, że muszą zbierać doświadczenie, a mają ku temu okazję dzięki treningowi czy grze przy starszych chłopakach. Już od dawna wiadomo, że PKS chce stawiać na młodość. Zresztą ma też swoje i uwarunkowania ze względu na szkolenie, ale też i na warunki finansowe, w których się obraca. Czy spośród tej dwunastki, o której pan powiedział, są zawodnicy, którzy już w następnym sezonie będą mogli walczyć o pierwszy skład w pana drużynie? Wszystko zweryfikuje okres przygotowawczy. No, na pewno klub chce stawiać na nich. Tak naprawdę wszystko zależy od nich. Jako trener, czy myślę, że każdy z innych trenerów nie patrzy na metrykę. Jeżeli zawodnik w danym tygodniu prezentuje się lepiej, czy potwierdza to przede wszystkim na boisku w meczach, no, będzie dostawał szansę. No, myślę, że kilku zawodników ma potencjał. Kwestia teraz, jak go wykorzysta. Wspomniał pan też o tym, że przez drużynę przewinęło się 33 zawodników. To dobrze, bo z jednej strony miał pan szeroką kadrę, czy też może niedobrze, bo trzeba było zaspokoić ambicje wielu zawodników. Jak to wyglądało ze strony szatni? Jak sobie radziliście z tym problemem? Z jednej strony jest sama przyjemność korzystania z takiej ilości, no, z drugiej strony wiadomo, że każdy by chciał grać w jak największym wymiarze czasowym. W sumie nie było jakichś większych problemów z zestawieniem składu, czy z tym, że jeden grał więcej, czy drugi mniej. Ta wiosna przede wszystkim była tak zwariowana, tak się skumulowały mecze, że każdy nagrał dość dużą liczbę minut i myślę, że sama przyjemność skorzystania z takiej dużej liczby zawodników. Była mowa o młodych zawodnikach, ale też i jednak dużą rolę w pana zespole odegrali zawodnicy doświadczeni. Czy to grający w linii obrony,
czy też w linii pomocy. Jak wygląda to od strony właśnie trenera? Czy ważne jest to, żeby zawodnicy młodzi ogrywali się, czy też to, zwłaszcza w pewnym momencie już sezonu, kiedy wiedzieliście, że się utrzymacie, czy to, żeby utrzymać poziom sportowy? No przede wszystkim zbudowanie drużyny z samych młodych zawodników na tym poziomie, nawet rozgrywkowym, no też nie gwarantuje żadnego sukcesu ani rozwoju dla tych chłopaków. Jakby spojrzeć w kadry poszczególnych przeciwników, jest wielu doświadczonych zawodników z przeszłością ligową, ekstraklasową. No na pewno takie rozwiązanie, że grają tylko sami młodzi zawodnicy, no większego efektu i korzyści dla nich też do końca nie przyniesie. Uważam, że bardzo dużo skorzystali, czy w pierwszej rundzie przy Tomku Ciećce, zawodnicy ofensywni, czy tutaj w drugiej części sezonu przy Marcinie Motaku, Tomku Rachwalskim, Michale Ruchałowskim. No byli to zawodnicy, którzy nie tylko pomagali na boisku, ale przede wszystkim na treningu, swoją podpowiedzią, doświadczeniem. Myślę, że zawodnicy młodsi wiele skorzystali i na tym mniej więcej powinna polegać nasza wizja i filozofia, że młodzi zawodnicy mają się przy kim uczyć, obracać się wokół takich zawodników, którzy tą wiedzę będą chcieli sprzedawać i będą się nimi dzielić z młodszymi zawodnikami. Jak każda drużyna ma swoje mocne i słabsze strony, czy już jako klub myślicie o nowym sezonie, o okresie przygotowawczym i o ewentualnych wzmocnieniach? Znaczy, oczywiście, już rozmawiamy dość długo na temat przyszłości. Mam jeszcze kilka spotkań. Przede wszystkim pierwsze rozmowy, jakie były prowadzone, to były z zawodnikami. Chcieliśmy spytać, czy przede wszystkim chcą zostać, czy dalej reprezentować nasz klub. I czy zostaną? I czy zostaną? No to życie zweryfikuje. No, na pewno większość zadeklarowała dalszą chęć gry. Wiadomo, 9 juniorów teraz opuszcza kadrę młodzieżową, więc na pewno zasilą pierwszą drużynę. A co do nazwisk z zewnątrz, no ciężko na ten moment powiedzieć. Wiadomo, sytuacja finansowa jest jaka jest, aczkolwiek uważam, że zawsze jakiś taki impuls z zewnątrz, troszeczkę zwiększenie rywalizacji, czy przede wszystkim taki dopływ doświadczenia zawsze się przyda. Dziękuję bardzo. Dziękuję.